czy będą kolejne podwyżki? Mam tu na myśli śmieci. Zastanawiamy się nad śmieciami również, bo czynsze to już raczej pewne, że wzrosną. Natomiast śmieci mają też wzrosnąć, ponieważ z analizy kosztów wynika, że nie zabraknie nam na pokrycie rachunków za odbiór odpadów około 900 tysięcy złotych w tym roku. Więc no nie możemy, jak Państwo słyszeli, przy tych zobowiązaniach budżetu, jakie mamy, nie możemy dołożyć my sami z budżetu miasta. Musimy niestety zwrócić się do mieszkańców i planujemy podwyżkę w granicach 2 zł za odbiór odpadów. Czy będą jakieś preferencyjne ceny dla sortujących śmieci? Tak? Prawdopodobnie będzie jedna cena, to o tym mówi rząd i my będziemy już szli w tym kierunku, ale czy tak będzie już w tym roku, tego jeszcze nie powiem. Jeśli będą dalej dwie stawki, to oczywiście ci segregujący powinni być doceniani, czyli powinni mieć niższą stawkę. Jeśli natomiast będzie jedna stawka, to ona będzie określona dla wszystkich i tutaj tylko samodyscyplina nas jako mieszkańców może spowodować, że będziemy osiągać właściwe wyniki w sortowaniu śmieci, a za te wyniki też będziemy my jako gmina, jako miasto rozliczani. Musimy o tym pamiętać.